Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy produkcji zwierzęcej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W skład każdej paszy wchodzi szereg składników odżywczych podlegających przemianom chemicznym i biochemicznym. Składniki paszy trafiające do przewodu pokarmowego zwierząt są wykorzystywane do budowy struktury i prowadzenia różnorodnych procesów życiowych organizmu. Pasza składa się z wody oraz suchej masy. Zawartość wody w paszy różni się w zależności od gatunku rośliny, z której ta pochodzi i wynosi od 5% do ponad 90%. Najwięcej zawierają pasze objętościowe soczyste, natomiast najmniej pasze treściwe. Istnieje zależność, że im pasza jest bardziej wodnista, tym jest ona trudniejsza do przechowania i konserwacji. Zawartość suchej masy mierzy się równolegle z zawartością wody susząc masę próbki paszy w odpowiedniej temperaturze i obliczając różnicę wagową próbki przed i po suszeniu. Suchą masę stanowią związki organiczne oraz związki nieorganiczne. Związki nieorganiczne stanowią tzw. popiół surowy. W jego składzie zawarte są wapń, fosfor, potas, sód, magnez, siarka, żelazo, miedź, chlor, krzem, mangan, kobalt. Związki mineralne zawarte w paszach stanowią składnik niezbędny do prawidłowego rozwoju i przemian fizjologicznych. Pasze pochodzenia roślinnego zawierają niewielkie ilości popiołu, za to pasze zwierzęce są bogate w składniki mineralne. Makro i mikroelementy odgrywają znaczącą rolę, szczególnie dla młodzieży zwierząt wysokoprodukcyjnych oraz samic ciężarnych. Grupę związków organicznych stanowią związki azotowe i bezazotowe. Związki azotowe obejmują białko właściwe i związki azotowe niebiałkowe, amidy. Białko jest najważniejszym składnikiem, gdyż pełni funkcje budulcowe we wszystkich komórkach organizmu. Białka zbudowane są z aminokwasów, te zaś łączą się ze sobą tworząc peptydy. Wyróżnia się także białka proste, proteiny i złożone proteidy. Do związków azotowych niebiałkowych należą amidy kwasów, aminokwasy, peptydy, kwasy nukleinowe. Związki bezazotowe obejmują tłuszcze i węglowodany. Tłuszcz jest najbardziej energetycznym składnikiem paszy, ponieważ w trakcie jego spalania powstaje dwa razy więcej energii niż przy spalaniu białek czy węglowodanów. Poza tym tłuszcze ułatwiają wchłanianie rozpuszczalnych witamin i tworzą izolację cieplną w skórze. Węglowodany dzieli się na włókno surowe i związki bezazotowe wyciągowe. Włókno surowe zawiera celulozę, błonnik, hemicelulozę, pektyny i inne. W roślinie najwięcej tego składnika występuje w łodygach, zaś najmniej w korzeniach i bulwach. Związki bezazotowe wyciągowe to łatwo rozpuszczalne węglowodany. Zalicza się tu m.in. skrobie, inulinę, glikogen. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.